Siema, siema. Wiem, dawno mi nie było, ale to materiał na całkowicie inny film. Jak dobrze wiecie, na Islandii rok temu wybuchł wulkan. Miałem o tym nagrać film, ale jakoś nigdy nie znalazłem motywacji do tego, żeby go zmontować. Materiał miałem sporo, ale tak jak mówię, zabrakło motywacji, żeby to zrobić. A dzisiaj postanowiłem właśnie nagrać film o kolejnej erupcji wulkanu, bo na Islandii kilka tygodni temu, albo dwa tygodnie temu, właśnie wybuchł kolejny wulkan, bardzo blisko do tego poprzedniego. I tam chciałem Was dzisiaj zabrać na taki właśnie spacer fotograficzny. Mam ze sobą Fujifilm X-Pro 2 z obiektywem 18 mm i jeszcze manualny Tet Artisan z 50 mm. W sumie nic więcej ze sobą nie biorę. Mam mały statywik, czyli taki bardzo oszczędny zestaw. No, wsiadam do samochodu, jadę po Mateusza i jedziemy zobaczyć na wulkan. Co jest? A postanowiłem nagrać vlog mały. Nie! Tak więc z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych, to jest bardzo silnego wiatru. Nie byłem w stanie praktycznie nic nagrać w drodze na wulkan, więc muszę to dograć teraz. My pojechaliśmy z Borganes do Reykjaviku, co zajęło nam około 50 minut. Zatrzymaliśmy się tam na chwilę, zjedliśmy sobie kebaba. No i pojechaliśmy w miejsce docelowe, na miejsce erupcji. Popełniliśmy pierwszy błąd taki, że zatrzymaliśmy samochód nie na tym docelowym parkingu, tylko pojechaliśmy kawałek dalej, bo tam nie wpuszczali, różne rzeczy. No ale dobra, zatrzymaliśmy na tym parkingu samochód i zaczęliśmy naszą wspinaczkę. I tutaj pierwsza taka rzecz, która mogła nas zastanowić, to jest to, że była bardzo mała liczba osób idących w kierunku wulkanu, a moje oczekiwania były takie, że tych ludzi po prostu będą setki, tysiące. No ale liczyłem też na to, że po prostu w którymś momencie te szlaki się ze sobą złączą i dzięki temu po prostu pójdziemy w dobrym kierunku. Miejsce erupcji zmieniło się całkowicie. Jak byłem tam właśnie rok temu na pierwszej erupcji, to wyglądało to po prostu całkowicie inaczej. Teraz wszędzie dookoła jest mnóstwo lawy. No i przez to, że tak powiem, no, popełniłem ten mały błąd, no ale o tym za chwilę. Nastąpił mały błąd w obliczeniach trasy. Poszliśmy w prawo, powinniśmy pójść w lewo, przez co znaleźliśmy się jakby z tyłu krateru i nie możemy podejść blisko, dlatego teraz musimy się cofnąć i nadrobić pewnie lekko 2 km. Ale co to dla nas, wysportowanych ludzi, młodych, ambitnych, na pewno dojdziemy tam, gdzie chcemy i wrócimy do domu o 2 godziny później niż planowaliśmy. W sumie tyle, także teraz musimy się cofnąć. Zegarek pokazuje, że już pokonaliśmy
5 i 4 km. Także mówię, koniec końców, w sumie jak byliśmy tutaj pierwszym razem rok temu na erupcji pierwszego wulkanu. Pokonaliśmy razem łącznie w okolicach 20 km, także i tak dzisiejszy spacer to jest nic dla nas. No, ale fakt jest taki, że niedobrze się stało. Pozytywem tego, że się cofamy, jest to, że aż tak bardzo nie wieje wiatr, można coś powiedzieć. Tak więc my mamy tutaj z Borgenes jakieś 130 km, a później właśnie ta wycieczka piesza. Od razu mówię wam, że nie polecam parkingu na samym końcu po lewej stronie. Warto się zatrzymać tam, gdzie tych samochodów jest najwięcej. Tamten szlak też jest najbardziej chyba właściwy. Tak w sumie jak za pierwszym razem, właśnie rok temu, jak wulkan wybuchł, to wszyscy się tam zatrzymywali. Ponieważ teraz musimy się tak jakby cofnąć całą tą dolinę. Ona jest właśnie wypełniona lawą. Pomysłem Mateusza było, żeby pójść na szagę, czyli przez lawę. Niekoniecznie dobrym, dlatego wygrał chyba zdrowy rozsądek, mój, na pewno nie jego, że wracamy, nadrobimy z naszych takich obserwacji, wyliczeń około 7 km, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nic strasznego dla nas. Nie jest aż tak tragicznie, poszliśmy nie górą, tylko dołem, przy samej lawie. To jest lawa z zeszłego roku. Pogadać też. Tutaj widać właśnie, jak to wszystko jeszcze paruje. I tak jak mówię, poszliśmy dołem, więc nie musieliśmy się wspinać tak jak są na górze, więc możliwe, że uda nam się pokonać ten odcinek trochę szybciej i nie będzie aż takiej tragedii, jak to Mateusz się bardzo martwi. Jak już dotarliśmy na ten właściwy szlak po tym małym błędzie, o którym wspomniałem, to właśnie ilość osób już była taka odpowiednia do tego, jakie miałem oczekiwania. Dzisiaj właśnie na stronach internetowych sprawdziłem, że piszą o tym, że było około 7 tysięcy osób w ciągu tylko tego jednego dnia, osób, które odwiedziły właśnie miejsce erupcji. No my doszliśmy tam, droga była naprawdę fatalna, ciężka, mnóstwo kamieni różnego rodzaju po drodze. Przez moment ścieżka prowadziła tak jakby czymś stworzonym przez tutaj służby, a później, tak jak mówię, takie kocie łby, tylko bardzo nieprzyjemne. No i doszliśmy właśnie na to miejsce erupcji. Ja muszę powiedzieć, że wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ale według mnie w zeszłym roku, kiedy byłem tam w maju z Weroniką, w czerwcu z Weroniką, to ten pierwszy wulkan stwarzał jednak dużo większe takie wow we mnie. No ale koniec końców jest to jednak erupcja druga w moim życiu. Na przestrzeni roku dwa razy zobaczyć wulkan uważam, że to jest całkiem spoko. No i później trzeba było wracać już z tego wulkanu. Posiedzieliśmy tam dosłownie 30 minut z Mateuszem. Byłem totalnie zmęczony. Musieliśmy wracać, już było ciemno.
ruszyliśmy drogę powrotną około północy. Widzieliśmy, że na miejscu parkingowym będziemy około godziny drugiej. Zrobiliśmy łącznie tego dnia 22 km po górach. No, nóg do tej pory nie czuję, więc całkiem spoko, ale było warto, więc jest ekstra. No, no i w sumie tyle. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ten filmik Wam się spodobał i będąc na Islandii może zobaczycie ten wulkan, bo też w sumie nikt nie wie, kiedy on wygaśnie. No i w sumie tyle. Trzymajcie się i na razie.